Siema, tu stary dziad. Dzisiaj opowiem Wam o bardzo fajnej, super uniwersalnej lokacji do farmienia Diablo 2, czyli o Travinkal. Ja osobiście w swojej historii grania niezbyt dużo farmiłem tę lokację, jednak kiedy ostatnio się za nią zabrałem na poważnie w celu nakręcenia filmików, stwierdzam, że źle zrobiłem, bo jest to bardzo dobra lokacja i postaram się o niej opowiedzieć. To będzie trochę przegadany odcinek. Zacznę może od opisania dropów, jakie macie na tej lokacji. Potem opowiem, jakie są problemy związane z tą lokacją, jakie są trudności, jakich postaci powinniście używać. No i na koniec postaram się to podsumować. Jest dużo, dużo takich szczegółów. Mam nadzieję, że o wszystkich zdołam opowiedzieć. Jak coś, to postaram się to uzupełnić. Po pierwsze, Travinkal to jest lokacja na trzecim akcie, gdzie zabijacie Wysoką Radę, która znajduje się przed zejściem do kazamatów, gdzie znajduje się Mefisto. Ta Wysoka Rada może upuścić wam runy do runy Ham, czyli wszystkie runy poza Zodem. Jest to druga lokacja po Lower Kuras, jeżeli chodzi o wydajność i skuteczność farmienia run. Jednak na Battle.necie i na Diablo Resurrected w przyszłości najprawdopodobniej będzie to najlepsza lokacja, gdyż nie będziecie mogli sobie zapisać mapy. A bez zapisanej mapy, optymalnej mapy, farmienie Lower Kuras jest dużo, dużo mniej skuteczne niż na single player. Dlatego Travinkal urasta do być może najlepszej lokacji do farmienia high rune w Diablo 2. Co więcej, oprócz high rune, Wysoka Rada może upuścić unikaty, właściwie te same unikaty co Mefisto. Dropi tam bardzo dużo magicznych przedmiotów, a co za tym idzie, też dużo unikatów. Ja znalazłem tam już Czako, znalazłem złowrogi unikalny hełm, czyli spojrzenie wampira, gazę. Bardzo dużo przedmiotów, tego jeszcze wigor Boga Gromów, Verdungo. Możecie tam znaleźć wszystkie unikalne przedmioty z drugopoziomowe i wiele trzeciopoziomowych fajnych unikalnych przedmiotów. Dodatkowo jest to miejsce, na którym macie największą szansę na znalezienie unikalnych klejnotów, tak zwanych facetów, które są idealnym dopełnieniem wszystkich buildów, które robicie pod obrażenia od żywiołów. I to właśnie tam jest najlepsze miejsce do znalezienia tych facetów. Ja przez około 4, nie wiem, 4 godziny grania znalazłem 3 facety, znalazłem unikaty, o których już wspomniałem. Znalazłem też runę Ghoul i runę Mal i sporo niższych runek. Ale tak jak mówię, jest to miejsce, gdzie możecie znaleźć nawet Hama. Kolejną rzeczą, Travinkal jest najlepszą lokacją do farmienia złota. Przy odpowiedniej postaci, która ma duży bonus do znajdowania złota, możecie dropić tam po kilkadziesiąt tysięcy złota z jednego dropu. I na przykład, jeżeli będziecie chcieli craftować, kupować talizmany, które jak wiemy są bardzo drogie, Travinkal może być szybkim źródłem złota do tego, żeby zakupić wiele talizmanów. I ja też bardzo dużo złota tam już wyfarmiłem, grając różnymi postaciami. No dobrze, ale na czym polega problem z Travinkal? Po pierwsze, mamy tam Wysoką Radę, która, jak wiecie, używa zaklęcia Hydry. Zaklęcie Hydry zadaje duże obrażenia od ognia. W was wchodzi tylko 75%, jednak w pomocnika 100%. I często widać, jak pomocnik po prostu wybucha, kiedy stoi wśród Hydry. Dlatego musicie złożyć konkretne przedmioty, zarówno na sobie, jak na pomocniku, żeby radzić sobie z tą lokacją. Jest też kilka buildów, które sobie tam dobrze radzą. Niestety, Travinkal nie jest tak prostym miejscem do farmienia jak Mefisto, którego można zblokować, bić z odległości. Jest dużo trudniejsze, trzeba stać wśród mobków, które będą was bić, będą rzucać hydrę, mają wiele nieprzyjemnych, magicznych właściwości i o tym wszystkim postaram się opowiedzieć. Z pierwszym problemem, który się pojawi, jest hydra. Wasz pomocnik będzie dostawał pełnię obrażeń, dlaczego polecam wam dwa przedmioty, które warto byłoby na niego założyć, żeby przetrwał. Pierwszym jest Anioł Stróż, który zwiększa maksymalne odporności. Dzięki temu wasz pomocnik będzie miał odporności na poziomie 90. Oczywiście tylko wtedy, kiedy pozostałe przedmioty dadzą wam do odporności. Takim idealnym przedmiotem jest Strażnik Kiry, unikalna tiara. Dosyć prosta do znalezienia, zarówno tak samo jak Anioł Stróż, są to dwa w miarę proste przedmioty do znalezienia, która oprócz bardzo wysokiego bonusu do odporności daje wam nie można zamrozić, co zwiększa przeżywalność waszego pomocnika. Chyba nie muszę tłumaczyć na jakiej zasadzie. Jeżeli chodzi o broń,
to oczywiście ja używam Infinity, ponieważ je posiadam, ale może być to inna szybko atakująca broń. Może, najlepiej z wykradaniem życia, wtedy zwiększy się przeżywalność waszego przeciwnika i wcale Infinity nie jest potrzebne, żeby farmić tę lokację czarodziejką, na przykład na Blizzard. Jeden z członków rady ma niewrażliwość, ale zawsze możecie go pominąć. Dobrze, więc to są przedmioty na pomocnika. Oczywiście możecie też używać innych. Jest jakiś, jest chem, już nie pamiętam nazwy, zaraz może go znajdę, który daje absorpcję ognia. Dokładnie, to jest stalowy cień. Też jest to jakaś opcja, ale wydaje mi się, że jednak Kira jest lepsza. Jeżeli chodzi o zbroję, wydaje mi się, że Anioł Stróż jest konieczny. Jeżeli chodzi o pikę, możecie używać jakiejś innej, niekoniecznie Infinity, jeżeli nie posiadacie. Myślę, że wasz pomocnik będzie przeżywał, szczególnie, że będzie szybko atakować i mieć wykradanie życia. Dobrze, więc to jeżeli chodzi o pomocnika. Kolejnym problemem jest wasza przeżywalność. Ja tutaj gram czarodziejką na Blizzard i to jest na czarodziejce najlepszy build na Travinkal, z racji tego, że tylko jeden stwór ma tam niewrażliwość na obrażenia od zimna. Więc będziecie zadawać im spore obrażenia. Jednak sami musicie też przetrwać hydrę i pozostałe ciosy, które zadają, bo oni też biją bardzo mocno z łapy. Czasem mają sami aurę zmniejszenia odporności, mają czasem święty chłód, mają aurę błyskawic, mają zwiększenie obrażeń, więc jakby dużo niekorzystnych efektów. Bardzo fajnym pierścieniem, który znacznie zwiększy waszą przeżywalność, jest Krasnoludzka Gwiazda i polecam go na każdym buildzie, który będzie farmił Travinkal. 15% absorpcji od ognia bardzo mocno niweluje obrażenia, a przy odpowiedniej odporności właściwie będą te obrażenia wynosić 0. Dodatkowo macie to jeszcze zmniejszenie obrażeń od magii, co też jest bardzo fajne. I jeszcze 100% dodatkowe złoto od potworów. Dlatego, jeżeli macie problem, możecie założyć dwie krasnoludzkie gwiazdy. Będziecie mieli wtedy niewrażliwość właściwie na obrażenia od ognia i bardzo dużo złota będzie wypadało. Drugim pierścieniem, jakim używam, jest Nagel, z racji tego, że zrobiłem tutaj taki trochę greedy build. Oprócz tego, że chcę szukać run, chcę też szukać magicznych przedmiotów unikalnych. W szczególności nastawiam się na facety, gdyż resztę unikatów, które może wypaść mi na Travinkal, już znalazłem. Dlatego używam tutaj Osłon Fortuny, Okulusa. Tutaj Okulus nie jest najlepszy, bo czasem was wyteleportowuje w jakieś różne miejsca. I oczywiście idealną różdżką jest, już nie pamiętam nazwy, Odłamek Mrozu unikalny, różdżka stricte pod obrażenia od zimna. I to byłby idealny tutaj broń, ale Okulus jest ok. Czaka z topazem i zbroi Telrasza. Ogólnie używam jakiejś zbroi, która daje do odporności, żeby jednak ta odporność na ogień i na błyskawice, szczególnie na ogień najważniejsza, była przynajmniej te 50. Ja, żeby to osiągnąć, rzuciłem jeszcze 3 małe talizmany odporności na ogień, które łącznie dają mi 33 odporności. Zbroję Telrasza, pas Telrasza i tak naprawdę powinienem mieć tutaj jeszcze amulet Telrasza, żeby to był idealny set, ale niestety nigdy go jeszcze nie znalazłem, więc używam jednego z moich caster amuletów. Tutaj moglibyście na przykład używać Treachery i odpalać Fade'a, żeby mieć większe odporności. Ja używam zbroi Telrasza jako fajnej zbroi, która ma dużo do odporności, a dodatkowo dużo do Magic Finda. Oczywiście mógłbym ją jeszcze włożyć Topaza, żeby jeszcze zwiększyć swoją szansę na znalezienie magicznych przedmiotów. Tarcza jest to duch. Tłumaczyłem to już kilka razy, ale jest to idealna tarcza. Daje plus 2 do wszystkich umiejętności, bardzo dużo do odporności. Niestety nie daje odporności na ogień. Bardzo duże zwiększenie szybkości rzucania czarów, szybsze odzyskiwanie równowagi. Ma bardzo dobre statystyki. Jest to doskonała tarcza. Buty podróżniki, żeby jeszcze dobić trochę Magic Finda i pełno talizmanów plus 7% do Magic Finda. Dzięki temu mam ponad 500 Magic Finda, 400% zwiększoną dodatkowe złoto od potworów. I ta czarodziejka przy tym buildzie spokojnie sobie radzi i przeżywa na Travinkal. Mam też oczywiście Anihilusa i torcza dla czarodziejki, czyli pochodny.
Na słapie, czyli na jakby na drugiej broni, używam wezwania do broni w celu rzucania okrzyków i znowu ducha, żeby zwiększyć poziom tych okrzyków. To jest mój pierwszy build, który ja zrobiłem na trawinka. Tak jakby to są takie dosyć dobre przedmioty, które sobie, z których ta czarodziejka sobie radzi. Kolejną rzeczą, którą chcę wam pokazać, jest bardzo ważna, jest to układ Wysokiej Rady. I teraz tak, zależy on po pierwsze od mapy. Na single player możecie resetować mapę, aż ten układ będzie jak najbardziej pożądany. Kolejną rzeczą, w zależności od tego, jak podejdziecie do trawinka, tak ułoży się rada. Są dwie ścieżki. Jakby podejście górą, które najlepiej robić, jeżeli ma się teleport, i podejście przez środek. Teraz zrobię podejście od góry. Rzucam Blizzard. O, Ekulus mnie wyteleportował. Po Blizzardzie rzucam kilka pól statycznych. I tutaj jest Torg z niewrażliwością. O, którą się udało zdjąć. Teraz tak, widzicie, podszedłem jakby od góry i właściwie cała rada była tutaj w tym wąskim przejściu. To jest jeden z najlepszych układów. Da się wylosować taką mapę, że też ten Torg jest tutaj. Wtedy macie wszystkich naraz. Chociaż w wypadku czarodziejki dla Blizzard, szczególnie jeżeli nie macie Infinity, powiedziałbym, że to jest idealny układ, ponieważ możecie wtedy zignorować Torga, który ma niewrażliwość, zabić tę część rady, sprawdzić, co Nie tam mówisz wypadło tu nic więcej. i cofnąć się z powrotem na czwarty akt. Więc to jest, powiedzmy, ścieżka, której ja używam. Ale teraz dla porównania pokażę wam, co się stanie, jeżeli podejdę pod innym kątem do Trawinkali Wysokiej Rady. Nie tu. Od tej strony. Widzicie? Rada jest w całkiem innym miejscu. Tutaj część rady jest na środku, na schodach. A część jest w ogóle tutaj. Także samo podejście ma spore znaczenie. Zwróćcie też uwagę na ilości złota, które wypadają. Ja tutaj jeszcze dodatkowo używam filtra, ale może potem o tym powiem na koniec. Pamiętajcie też, że po drodze tutaj bardzo często jest studnia, czy prawie zawsze, więc możecie się tutaj uleczyć przed i po zrobieniu rana, żeby po prostu nie używać eliksirów. W takim razie jeszcze raz zresetuję. Wydaje mi się, że takim wydajnym czasem robienia Travinkal na czarodziejce właśnie na Blizzard jest około 30 sekund. Z czasem do tego dojdziecie. Ja na początku trochę poginąłem. Nie jest to prosta lokacja. Można trafić na bardzo kiepski układ umiejętności, które posiada ta rada. Ale jak widzicie, bardzo szybki clear tą postacią. Oczywiście ja mam tutaj bardzo dobry sprzęt, ale jeżeli na przykład zrezygnujecie z tej ilości Magic Finda, którą ja tutaj zgromadziłem, i pójdziecie bardziej w przeżywalność, to dalej możecie farmić spokojnie tę lokację. Myślę, że posiadając 250 MFA i pozostałe statystyki odpowiednio podniesione, czarodziejka na Blizzard jest bardzo fajnym buildem na tę lokację. Kolejnym buildem, którego możecie używać, jest Barbarzyńca na młynek. Teraz tak, jeśli chodzi o czarodziejkę, jest to taki greedy build, który zarówno farmi runy, jak i przedmioty unikalne, tak, i facety, czyli wszystko. A jeżeli chodzi o Barbarzyńcę, możecie zrobić build, który będzie się specjalizował w farmieniu run. Ja tu używam trochę zmodyfikowanej wersji Barbarzyńcy na Wyrwin, którego ostatnio pokazywałem. Tym razem już znacznie mniej dałem do siły, chociaż widzę, że i tak tutaj jest dużo za dużo na razie, więc zmniejszymy.
można spokojnie resztę punktów dać sobie w żywotność, też ważna jest przeżywalność, tak? Czyli to jest build, który skupia się na szukaniu run. Polećmy szybko po kolei. Najpierw Whirlwind, maksujecie i jeden punkt Berserkera. Bardzo ważne, bo czasem trafiacie na niewrażliwość na fizyczne, czasem trafiacie na kamienną skórę. Wtedy Berserker też jest bardzo przydatny. Zdolności bojowe. Tutaj maksujecie mistrzostwo broni, których używacie, po jednym punkcie. I ja tutaj także nadmiarowe punkty wrzuciłem w wrodzoną odporność, żeby zwiększyć odporności, szczególnie właśnie na ogień. Okrzyki. Tutaj trochę inaczej. Zmaksowałem tylko rozkazy. Jeden punkt dowodzenie, jeden punkt w okrzyk. I zmaksowałem odnajdywanie przedmiotu. Jest to umiejętność, która daje wam 53% przy tym poziomie oczywiście, na to, że dany stwór poza bossami będzie miał jakby dodatkowy drop. Czyli możecie jakby wtedy przemnożyć liczbę dropów razy 1,5 z jednego rana. Niestety ja tutaj nie mam w tym momencie na pomocniku sprzętu, więc założę mu alternatywnie skorupę Duriela i... I jakąś kiarę. Widzicie, mam ich kilka, nawet dwie eteryczne. Teraz tak, pamiętajcie też, że na przykład taka kiara znacznie zwiększa wam te odporności powyżej progu. To i tak to może zostać wykorzystane, ponieważ jeżeli na przykład Wysoka Rada będzie miała aurę zmniejszenia odporności, to te zmniejszenie nie zadziała tak mocno, tak? Ta kiara zniweluje część tego zmniejszenia i wasz mocnik dalej będzie miał wysokie odporności, a przez to większą przeżywalność. Jeśli chodzi o sprzęt, tutaj też bym wam polecał Anioła Stróża i jako broń koniecznie Miażdżyciela. Znacznie zwiększa przeżywalność waszą, jak i pomocnika, zmniejszając obrażenia fizyczne rady poprzez rzucenie klątwy Decrepify. Co do samego barbarzyńcy, używam tutaj podwójnego Griffa, ale tak jak mówiłem, możecie używać innych broni, na przykład podwójnego słowa Przysięga, Oad. Tutaj już nie bawiłem się w Werdunko, założyłem sznuruszu, gdyż dodatkowe wykradanie życia jest bardzo ważne. Kruczy lód. Ten sam Dual Lead, czyli pierścień, który ma wykradanie zarówno many i życia. Nakładanie rąk. Chyba nie najlepsze rękawice, ponieważ rada nie są demonami, ale już powiedzmy niech zostaną. I tutaj to samo, co widzieliście na buildzie na barbarzyńcy na Whirlwind. Dużą zmianą jest zbroja, używam Enigmy. Tak, to będzie teleportujący się barbarzyńca. I jako drugie bronie dwa kolce czarodzieja, żeby teleportować się jak demon prędkości. I teraz jak to wygląda. Tutaj dużo resetowałem mapę, żeby mieć jakąś fajną. Zaczynam od rzucenia okrzyku. Zwróć uwagę na tą zabójczą prędkość. Znowu podchodzę od góry i mam całą radę w tym miejscu i wykańczam ją po prostu z młynka. Widzę, że w skrupie Duriela mój pomocnik radzi sobie znacznie gorzej. Anioł Stróż jednak robił dużą, dużą różnicę. Po zabiciu rady zmieniam z powrotem na dwa kolce czarodzieja, gdyż odnajdywanie przedmiotów jest uznawane za zaklęcie. I sprawdzam wszystkie zwłoki. Jestem przeciążony. No, nic ciekawego nie wypadło. Ale przed wypadła barlogowa skóra, gdyby była unikalna, no to mielibyśmy Arcane Svelor. No i z powrotem wracacie do swojego. I widzicie, tutaj też jest studnia. Wracacie do czwartego aktu. Więc tak mniej więcej działa barbarzyńca. Tutaj mieliście, widzicie, przykład niby z bardzo dobrą zbroją, jednak bez tego zwiększenia maksymalnego odporności pomocnik padł. A kiedy używałem anioła stróża, ginął bardzo rzadko. Jednak przy farmieniu trawinka śmierć pomocnika nie jest tak bolesna, gdyż cały czas znajdujecie bardzo dużo złota. Kolejnym problemem, którym chciałem powiedzieć dwa słowa, jest fakt, że stwory na trawinkal upuszczają bardzo dużo przedmiotów. Są to kubki złota, potiony, a także
scrolle identyfikacji, scrolle tam portalu i po prostu cały ekran jest zawalony tymi przedmiotami. Jeżeli używacie moda plagi, polecam wam filtr, którego używam. Opisałem go w filmie, jak zainstalować plagi, ten filtr, a tutaj wrzucę wam jego zmodyfikowaną wersję w komentarzu pod tym filmikiem, która dodatkowo nie pokazuje złota poniżej 10 tysięcy, nie pokazuje potionów i nie pokazuje scrolli portalu i identyfikacji. Z takim filtrem będzie wam dużo łatwiej farmić te lokacje, oczywiście, jeżeli robicie to na modzie plagi, tak jak ja. Jeżeli na przykład nie macie moda plagi, gracie po Battle.necie, jedyną podpowiedzią, najważniejszym to, czego szukacie, to będą runy i klejnoty. Zarówno runy i klejnoty, jak wypadają, mają pewien charakterystyczny dźwięk, inny niż inne przedmioty. Dlatego możecie sobie w opcjach dźwiękowych zmniejszyć muzykę, podkręcić trochę dźwięk, no i nasłuchiwać w dobrym zestawie słuchawkowym wypadających run, żeby jakiś nie przegapić. Zrobimy jeszcze jeden bieg barbarzyńcą. Teraz już z aniołem stróżem. O, pojechałem gdzieś na wakacje za daleko. Patrzcie, jaka różnica. Jeden przedmiot i pomocnikowi życie się nie rusza. Być może wtedy był trochę inny układ skilli. O, i tutaj mamy kamienną skórę. Zdobijamy dziada z berserkera. I powrót. Tak więc tak wygląda to farmienie barbarzyńcą na Wyrind. I wydaje mi się, że to jest najlepsza postać, żeby szukać run. Najbardziej wydajna. Właśnie na Travinka. Kolejną postacią, którą możecie stworzyć i używać, ja niestety nie mam jej tutaj jeszcze zoptymalizowany, nie mam pomocnika, ale powiedzmy taka sugestia, dosyć tania, jest Smiter. Smiter ma tę zaletę, że możecie używać wigoru i nie musicie wtedy cofać się, nie musicie mieć enigmy, nie musicie się cofać do czwartego aktu, tylko przebiegacie ten dystans z wigorem. Następnie używacie szarży, żeby dobiec jak najszybciej do rady. Walczycie z radą. Ja tego nie będę robił, bo ten build jest... Jeszcze oczywiście fanatyzm. Gdzie on jest? A tu... A, jeszcze w ogóle. A, spalanie many. To jest właśnie problem przy Smiterze. W każdym razie, jeżeli ten build zrobicie pod Smitera, trącie dobre wykradanie życia, many, fanatyzm i tak dalej. Pomocnika ze sprzętem, którym wam opowiedziałem, z aurą mocy. Nie, właśnie nie musi być aury moc, może z aurą zamrażającą. Wtedy wychodzicie i musicie teleportować się na czwarty akt. Więc to jest kolejny build, który sobie spokojnie radzi, ale według mnie najlepszy na początek jest czarodziejka. Najłatwiej ją stworzyć. No a jeżeli macie takie możliwości, to właśnie taki barbarzyńca z umiejętnością odnajdywania przedmiotów będzie idealnym buildem do farmienia run. Być może najlepszym buildem do farmienia run w Diablo 2 Resurrected. No cóż, Tal. Może jednak jakiś ham? Dawaj, chłopie. Kozik. Zawsze coś. Bierzemy kozika i spadamy. No dobra, mam nadzieję, że nie za długo gadałem, że mniej więcej opowiedziałem o wszystkich rzeczach, które są istotne. To wszystko na dziś. Travinkal, super uniwersalna lokacja do farmienia. Ja właśnie będę teraz ją farmił tym barbarzyńcą i opowiem w komentarzach, jak to idzie. Do usłyszenia i trzymajcie się. Cześć.